Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Lecimy, zaczynamy następny nasz wyjazd. Opuszczamy nasze miasto Wrocław. Lecimy kierunek Białystok. Jest 21 kwietnia 2014 roku. Lecimy na Białystok. Po krótkiej przerwie, chwilowym, świątecznej takiej przerwie, chwilowym odpoczynku. Zaczynamy nasze następne 3 tygodnie w trasie. Czar prys pięknej jest ósemki, która się skończyła. Mamy starą ósemkę, która wjedzie przez... Oj, wioski do wioski, z wioski do wioski, z wioski do wioski. Tak to tutaj wygląda właśnie. Nie wiem, czy A2 jest ten odcinek tutaj od Łodzi do Warszawy, czy on jest już płatny, czy jeszcze nie płatny, bo tam fajnie byśmy sobie Warszawkę przeskoczyli obwodnicą już nową. Nie mam pojęcia, czy to jest już płatne, czy jeszcze nie. Dlatego sobie pojadę starą ósemką do Tomaszowa i z Tomaszowa tam Piotrków Tomaszów i od Piotrkowa mamy już autostradę, także o ile dobrze, o ile się nie mylę, bo może nie do końca pamiętam. I tak sobie właśnie to tutaj zaplanowałem pojechać. Będziemy dosyć późno w nocy w Warszawie, także bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Siema, Buzik, co ty? Wjeżdżasz do domu, czy jedziesz na załadunek? Siema, jadę zrzucić się. Przed świętami ładowałem do Białegostoku i teraz tutaj na jutro zrzutkę mam. No to chujowienko. No tam do tego, do Bełchatowa miałeś czyściutko, my tam do Niemca lecimy. No tak trzeba było dzisiaj wyjechać, tam powodzonka. No powodzonko, tam też do Wrocławia jest ósemka czysta, spokojna. Także szerokość. Dzięki, trzymaj się. Ludku, ludzie wracają już ze świąt, od rodzin. My jesteśmy w Wieluniu. Przyjeżdżamy sobie spokojnie przez miasto Wieluń. Tutaj jak widać kolega bardzo świątecznie sobie spędzał czas. No i my się tak powolutku przetaczamy. Nie ma jeszcze dużych samochodów ruchu. Bardziej są tutaj samochody takie, gdzie ludzie sobie wracają powoli do swoich domów po świętach, po wizytach u rodzin. Ciężarówki na razie mają jeszcze zakaz, także jeżdżą tylko chłodnie. Ale to nie przeszkadza mi, bo i tak się nie śpieszę i tak tutaj z tym ładunkiem nie poszaleję na tych naszych dróżkach, także ekonomicznie i spokojnie, szczególnie, że wyspany jestem po tych kilku dniach w domu. Także jest ok i możemy zaczynać nasz nowy tydzień nowych wyjazdów, tym razem do 9 maja. Tutaj mamy po lewej stronie fabrykę Wieltonu. Naczepy Wielton tutaj składają, robią. Nie wiem, czy dalej robią, kiedyś robili. Kawałeczek dalej będzie Procar, czyli takie, no można powiedzieć, oni mieli DAFy kiedyś, ciężarówki DAF można było od nich właśnie odbierało się, ale to było, no to już wam powiem, kiedy to było. To było 14 lat temu. Trochę dawno, no 13-14 lat temu. Tak to właśnie wyglądało, nie? Także zobacz, nie wiem, czy to dalej jeszcze funkcjonuje, czy już komuś to sprzedali, oddali, jak to tutaj ma się dokładnie. No, ale mniej więcej tak to tutaj wszystko wyglądało. My się przetaczamy powolutku do przodu, w stronę Warszawy, opuszczamy Wieluń. Po lewej stronie powinien być taki duży plac z tymi ciężarówkami właśnie, kurczę, tak jak dobrze pamiętam. W sumie dawno nie jechałem, jakiś rok temu gdzieś tutaj jechaliśmy jeszcze, jest nagranie z tego wyjazdu, to jeszcze w poprzedniej firmie, co robiłem, można powiedzieć, jedną firmę do tyłu, co jeździliśmy bokserkiem czasami na jakieś strzały i mieliśmy taki strzał do Warszawy. 50 metrów skręć w lewo. Tutaj Majolka chce nas usilnie wprowadzić na A2. Ale jak ja już mówiłem, ja nie wiem, czy tam jest, kurczę, przejezdne, czy nie, dlatego jadę sobie swoją drogą bez żadnych problemów. Zresztą tak samo myśmy jechali tą trasą, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale też chyba jakieś 2-3 lata temu
co mieliśmy objazdówkę dookoła Polski, także z Legnicy do Siedlec, z Siedlec do Szczecina pojechaliśmy sobie i później ze Szczecina. Przeliczam. Ze Szczecina wróciliśmy do Wrocławia, wioząc Chrabąszczyk. Tutaj po lewej stronie to jest tam parking Nowych Naczep jest. I właśnie stwierdziła Mariolka, że nie może obliczyć trasy. Ale jaja. Coś kurczę się opuszcza strasznie tutaj nasza nawigacyjka. Nie mam pojęcia dlaczego nie chce obliczać trasy. Obraziła się, pogniewała się na nas za to, że cały czas jej nie słucham. Usilnie chcę jechać tamtędy. Nie wiem czy nie widzi tej drogi, czy jakiś jest problem. Ale normalnie lecimy sobie na Raszyn i z Raszyna tam później będziemy mieli odbicie na już na Białystok. Mamy obwodnicę Warszawy, jedną z najdroższych odcinków obwodnic. Kurna, co za radio, no ja pierdzie na 3/4 skręcone i dalej szemrzy. No co za gówno, kurde, no. Patrzcie się, jaka piękna obwodnica zrobiona. Najdroższa, droższa niż tunel w Austrii, w Alpach. Warto się na to patrzeć, bo to kurczę jest tutaj. Czy to jeszcze nie jest płatna droga, to ja się dziwię naprawdę tym władzom tutaj, bo ja bym zrobił płatną tą drogę. Taki bajer, no przecież to kurczę. Kurde, no trzeba zapłacić, żeby się przejechać, nie? Najdroższą drogą, ale mimo wszystko trzęsie, tak trzęsie, że mi cały komputer, całego laptopa otworzyło. Kurczę, jeszcze gniazdo tutaj od zapalniczki jedno mi się spaliło. Znaczy spaliło, no przestało działać, także podejrzewam, że chyba bezpiecznik, kurczę, poszedł, nie? To przestało funkcjonować. No i się skończyła obwodnica, nie? Znaczy skończyło się te piękne jakieś coś tam dziwnego, co tam było. Takiego, no. Lecimy sobie dalej. 180 km do Białego Stoku. Ale dziś chcę stanę zobaczyć ten bezpiecznik, kurka wodna, bo on się spalił, to od razu sobie wymienię go. Więc dojdę do tego, który to jest. Masakra, kurde, dziurska takie, że dajcie spokój, ludzie. Po prostu tragedia. Wstyd, kurczę, wstyd. Wstyd. Coś takie coś po prostu było i ten, jeździ się człowiek po mieście, bo po tych Niemczech, Szwajcarii, kurczę, tych krajach jakichś innych remonty są wszędzie i jakoś nigdzie nie ma takiej rozpierduchy jak tutaj. No kurde, ludzie, no przecież to jest jakiś parodia, no całe auto, kurde, skakało, mało co towar nie wypadł. Żarówki to już nie wiem, czy są wszystkie całe, czy nie, kurczę. Jakaś tam się spaliła już. Mamy biały stok. Sobie tutaj stanąłem przy takiej firmie jakiejś, gdzie się przyspałem. Idziemy na tą spedycję zobaczyć, kurczę. Masakra wczorajsza droga, tak kurde, dziury takie. Auto nie nadaje się na te klimaty tutejsze, bo to wszystko mi tutaj kurde latało, skakało, wypadało normalnie, masakra, nie. Tam mamy swoją ten. Swoją firmę. 10 stopni, taki chłodek fajny. No dobrze. Dobrze, fajnie. Zaraz kawkę sobie łyknę, tylko jest za 28 i idziemy tam. Tak jak to mówią, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Proszę bardzo, tutaj coś mamy ładnego, co mi? Skręć w lewo. Metrów do celu, na prawo. Co to jest tutaj? I zamek? Król tutaj mieszka, czy książę? To by nie było, żebyśmy się nie nudzili. Godzina 11 nas rozładowali. Ale nie ma obijania się, nie ma wipy. Jedziemy teraz ładować. Co? Nie wiem. Ale wiem, że jedziemy ładować do Kołbaskowa. Do Kołbaskowa i Legionowa. Legionowo to jest koło Warszawy, także pewnie będzie także Legionowo dzisiaj, a Kołbaskowo jutro. Skręć w prawo. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Co, gdzie, jak, komu, czemu. Temu mam 58 km, także trochę mamy roboty.
przez Polskę, to jest trochę jest roboty. Jedziemy na południe od Białegostoku. 700. Zobaczymy, co to jest. Skręć w lewo. Co to jest, co będziemy ładować. I Legionowo. Legionowo to jest koło Warszawy, tak mi się właśnie wydaje. Także podejrzewam, że Legionowo będzie na dzisiaj z dostawą, a Kołobaskowo na... A Kołobaskowo na jutro rano. A Kołobaskowo to już jesteśmy w Niemczech prawie. Także... Znowu lecimy całą Polskę, nad morze, tak jak lubię, do Szczecina. Takie to oto wioseczki mamy tutaj na wschodzie Polski. Tak to tutaj wygląda i właśnie tacy to są Polacy. Przejazd kolejowy zamknięty, ale trzeba wyprzedzać, nie w miejscowości. Można jechać 56 na godzinę, bo to za wolno. Ale to... Za 200 metrów skręć... Macie... lewo. Dobrze, skręcę w lewo. Wszystko takie z drewna bardziej. Takie jakieś, przynajmniej takie panele mają na zewnątrz, nie? O, remiza strażacka. Narwiański Park Narodowy tutaj jest. Gdzieś. Ale gdzie, to nie wiem. Tak to wygląda. Jedź 1,5 km, potem skręć w lewo. No to po prawej jest ten park narodowy, ten jakaś ambona. Tam ktoś na jakiejś łódce płynie. Gondola przez takie kanały, chaszcze. Fajnie tutaj, kurczę, fajnie. No takie te... Przez te wszystkie chaszcze takie ścieżki mają z tymi, z kanały jakieś takie wodne, bagna czy coś takiego, i taką gondolierką sobie go z tak płyną, nie? Fajnie, fajnie wyglądające. Trzeba będzie tutaj chyba zobaczyć, co to jest i może się przejechać na jakiś tam. Stało się tak, że gdzieś tutaj mamy mieć to, co mieć mamy. Wjeżdżamy do tej miejscowości. I gdzieś tutaj ma być turnia artykułów plastikowych, coś takiego. Ale się wszystkiego przekonamy, może znowu będzie prywatne mieszkanie, nie? Znowu przygodnia. Stop. Dwadzieścia numer. Przybywasz do celu na prawo. O. 34, 36. Było? Gdzie to było? To był jakiś prywatny dom. Coś tutaj jest nie tak. Numer 32, to coś tam jest faktycznie. Jedziemy. Czy tędy wjazd, czy może tutaj obok?
załadowaliśmy takie puste wkłady do zniczu. Mamy całe auto, ale to nic nie waży, nie? Skręć w lewo. I nie kołbaszkowo. Koło Puck. Jedź 24 km. To jest pod Warszawą, także... Także, znaczy nie kołbuc, tylko byłka, nie? Także trasę mamy aż 160 km. Mazowieckie. Mazowieckie, takie tutaj jezioro Bodeńskie. No, już trochę uciekło, kurde, jak zwykle się spóźniłem z tym, żeby to włączyć kamerkę i pokazać. Ale jeszcze tutaj są jakieś takie apartamenciki, o, widać, nie? Jeziorko i łódeczkami pływają i coś tam sobie robią, nie? Fajne miejsce. Plaża nawet jest bardziej darmowa. O proszę, już się zaczynają ten, ale zakaz kąpieli, to jakaś lipa tutaj. Lat zabaw. Całkiem ładnie jak na nasze realia. Postarali się jeszcze nie zniszczyć tego. A, bo tu straż gminna jest obok, no to wszystko jasne. Dlaczego to tak tutaj jeszcze ładnie jest. No tutaj już restauracja, karczma i karczma. No, fajnie. No to stoimy sobie tutaj pod Warszawą. Do jutra czekamy. Rzucone wszystko, mam auto puste, no i czekamy na jakiś werdykt. Tutaj mam straszny rozgarbiarz, bo nie miałem kiedy przygotować auta tak za bardzo do wyjazdu. Zakupy tutaj już sobie takie wstępne zrobiłem, to muszę dokupić jeszcze kilka rzeczy, ale to już tam gdzieś po drodze. Wziąłem sobie też chłodziarkę. Znaczy chłodziarkę, bo to jest... Schładzarkę może inaczej, może po prostu coś termiczne pudełko, bo to ani nie schładza, ani nic nie robi konkretnego. Ale mam problem z przewodem, bo się troszeczkę rozciapiżył. I tutaj mam też przewód, który tak idzie do góry. I strasznie mi się to nie podoba, pod zapalniczki te, które jakby nie patrzeć, które są w ogóle no, beznadziejne, bo musi być włączony zapłon. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że zrobię sobie bezpośrednio na krótko podciągnę na górze. Tam nie widać. Tutaj też nie widać. Tutaj na górze koło CB radia zrobię sobie tam rozdzielacz na trzy wtyki. No i ten rozdzielacz będę miał na takie coś jak nawigację, na ładowarkę do telefonu i podciągnięta będzie na stałe. Także tak to tutaj wygląda. Na razie idę sobie skrzynkę zrobić porządek z tyłu i popakuję trochę jedzenia tutaj. Kupiłem takie plastikowe też jeszcze pojemniki, które na jedzenie, żeby się wszystko tak nie walało w workach, nie odparzało. I zaraz tutaj się po prostu poukładam, tak żeby było dobrze. Więc dobra, tak już mniej więcej tutaj obraz jest. To mam do skrzynki schowane takie tutaj partie. Co to jest za jedzonko? No, takie naleśniki są, jakieś kotleciki takie marne, bo marne do podsmażenia. Tutaj są następne krokieciki z mięsem, kaszankę, jajca. I no i to starczy na jakieś tam kilka dni, to wytrzyma w skrzynce z tyłu. Także nie będzie żadnego problemu z tym. Jak dalej sobie tutaj zrobiłem? Mówiłem o skrzyneczkach. Także tutaj mam taką skrzyneczkę plastikową, którą też chowam sobie do skrzynki. I tutaj włożyłem sobie warzywka. Ja je zamykam. Szczelnie one lądują też z tyłu w skrzynce. I przynajmniej nie będzie mi się walać to te warzywka po skrzynce i tym. Tutaj mam jeszcze słoiczek flaków, nie? Bo ja tego jedzenia słoikowego to nie za bardzo toleruję. Tu jest takie jedzenie rezerwowe, czyli jakieś tam zupka chińska, makarela. Jakieś pasztety, tego typu rzeczy. Takie to są, mówię. To jest taka na rezerwa, bo to może sobie leżeć i leżeć. Tutaj w chłodziarce sobie poukładałem wszystko ładnie, pięknie. Mało miejsca jest strasznie, ale mi wystarczy, bo ja mam jakaś kiełbaska, sery żółte,
wędlina. One są wszystkie zimne, chłodne, dlatego ja mówię, że to jest taka schładzarka. Ona po prostu, jak ona jest włączona, to ona podtrzymuje tą temperaturę taką podczas jazdy, będzie włączona cały czas, także nie będzie łapać temperatury takiej otoczenia, tylko po prostu będzie starać się podtrzymać mniej więcej. No załóżmy, jak jest na, będzie w kabinie 20, no to ona tam zrobi 13, no to zawsze to jest coś, nie? Lipa bo lipa, no ale jest jakie jest. Teraz tak, tutaj wchodzimy niżej, nie? Tutaj mamy tak zwane szafki kuchenne. Tu jest garnek, patelnia, talerz. Tutaj jest obok grozamet, którego też muszę coś wymyślić na niego. Zaraz coś wymyślę, bo strasznie mi lata podczas jazdy, nie? Jest luźny. Także tutaj zaraz coś wykombinuję. I teraz tak, dalej. Tutaj lodówkę, tą chłodziarkę wyrzucam i wysuwam sobie stąd taki przybornik. Tutaj jest kolejna skrzyneczka, gdzie jest kawa, sól, przyprawy, cukier, herbata jakaś, prawda, i jakiś tam sos, takie rzeczy, które sobie mogą spokojnie leżeć. Także to sobie zasuwam do tyłu. Tutaj mam natomiast wszystkie sztuczce, które trzymam, żeby mi się nie walały po aucie i nie brudziło się, że jedzenie jest razem z jakimiś rzeczami. Obok tutaj jest taki fajny trójkącik, do którego wyłożyłem suche makarony, ryż, tego typu rzeczy, nie? No i ta chłodziarka, ona z racji przewodu swojego będzie miała miejsce tu. Będzie miała miejsce tutaj, ona długo stała, także nie wygląda za atrakcyjnie i tutaj jest przewód. Także ja ten przewód jakoś tutaj chcę tędy puścić troszeczkę w podłodze, tak żeby się nie walał i tutaj wyjść do tego wtyku zapalniczki, nie? No i cóż, no i tak to tutaj mniej więcej wygląda. No gdzieś tam jeszcze chleb jeszcze wcisnę i cóż, no i to byłoby na tyle, nie? Jeżeli chodzi o takie tutaj kwestie rzeczy. No tutaj mam jeszcze bezpieczniki, to wszystko tutaj z tych schowków na takie pierdoły, te trytki, to wszystko musi być, także to miejsce na to jest, a miejsca i biorę się tutaj za ten. Biorę się właśnie, tutaj mam te rozdzielacz, ale te przewody mi się strasznie nie podobają, tak że są, także muszę to wszystko zaraz. Szybka praca i robota jest zrobiona. Także tutaj mamy niezależny trójnik plus 12. To jest jeszcze jeden wolny wtyk, ale ja go zostawiłem, tak tutaj troszkę brzydko wygląda, ale to tu jest ten taśma samo przylepna, no ale mniejsza z tym, bo to i tak jest na górze, także się nie rzuca w oczy. Tutaj tylko ten przewód, kurczę, mi nie przeszedł do tego, bo on idzie sobie tutaj do nawigacji. Nawigacja wisi sobie tutaj. Nie mogłem, jakoś tak mi się podoba tutaj, że po prostu tak została już, nie? Została już tutaj i sobie przewód przeciągnąłem do góry. Leci sobie do góry tutaj z tyłu za tym. Niżej leci wtyk do ładowarki, do telefonu, który sobie jest właśnie w tym mega koksie, nie? Bo to jest taki uchwyt tutaj, że kurczę, o Jezu. No i w tym momencie, jakbym chciał sobie coś odpiąć, to po prostu sobie odpinam i mogę sobie przełożyć to praktycznie w każde miejsce, gdzie chcę, a wtyk może sobie zostać, jest zupełnie niezależny. Teraz się nie chodzi tak, że mówicie ściema, nie? Ale niech będzie tak, że ja to po prostu wyłączę. Bo wyłączam silnik, wyciągam kluczyki. Nie ma zasilania w tym. Teraz w zapalniczkach. Nie ma nic, nie? A tutaj nam się dalej cały czas świeci. Cały czas się nam świeci tutaj. No to uwaga, uwaga. Wtyczunia elegancka. Tak wygląda. Troszeczkę malutka przeróbka wyszła. Musiałem porobić. Najgorsze, zapomniałem ściągnąć stary, ale to tam niech sobie gdzieś tam lata. Muszę te paski jeszcze tylko podpinać, bo mnie denerwują, ale to później. Na razie ona niech sobie ląduje tutaj na swoje miejsce. I ja tak tutaj sucho ten przewód włożę, bo jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie działało, nie? Także uwaga. Puf. I co teraz się dzieje? I co się dzieje? Uwaga. Nie działa. 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 Coś po prostu musiał nie stykać w tym wtyku. Siema, siema wszystkim, kurczę. Jesteśmy w tej Warszawie. Od rana jakieś załadunki. Mamy, kurczę, jednego, drugiego, dwa załadunki, jeden do Łodzi. Chcę wyjechać na S2, na tą dwójkę, kurczę, ale nie mogę, kurde. Od godziny się kręcę w koło, kurde, Macieja i
po prostu żadna nawigacja mi tutaj tego nie ogarnia, no bo no, to są nowe drogi, nie? Także no jest kicha, bo kurczę, one chcą jechać inaczej, tu są inne drogi. Po znakach to już nie powiem, bo tych znaków nie ma, nie? No i jest kurde problem, bo nie mogę się, no nie mogę wyjechać na kurde drogę. Widzę drogę, kurczę, nie ma zjazdu, jest zjazd, to mnie wywala gdzieś indziej zupełnie, kurde, jest w ogóle abstrakcja totalna, nie mam siły już po prostu. Po tych kurde dziurach, po tych zadupiach, po tutaj jeździć, to jest kurde masakra, no. Chciałem troszeczkę skrócić z głównej drogi, to mnie kurde wywaliło na totalne zadupie, kurde, bo się droga nagle skończyła i... Chciałem skrócić, bo korek był, kurcze, nie? Tutaj życzliwość ludzka też jest fajna, po lewej stronie stoi gość, tak kurczę, wjechać sobie, oczywiście nie, no każdy ma w dupie i każdy se stoi, nie? I tak się tworzą właśnie tutaj korki, bo widzę, że życzliwość ludzi jest mega, nie? Mamy dostawę do centrum Łodzi. Jesteśmy w centrum samym. Gdzieś tutaj pewnie jakieś budowa jest, albo coś tego typu, kurczę. A my do kogo tutaj przyjechaliśmy? Terbut. Dzień dobry. Jakaś taka firma Terbut, coś takiego tutaj. Tam obok? Tak. Kurczę. A, to muszę wyjechać i tamta brama następna obok. Super. A, to jest jednokierunkowa. To parę metrów. Dobra, to. No, spokojnie, przyjadę. Tutaj oto mieliśmy fajny wjazd do firmy. Najpierw jechałem tam obok, bo tam numer 9395. A to się okazało, że to jest płot obok. No i trzeba było przycofać, a to jest jednokierunkowa, także cofając tutaj, od razu wjeżdżając sobie tyłem pod te tutaj drzwi, które są. No ale musimy czekać teraz, bo gościa nie ma. Łódź, 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 jedziemy, zwiedzamy Łódź, lecimy ładować. Łódźcie, kurna, panie Edziu. Ja cię sunę, co to było? Jedź 700 metrów, potem trzymaj się lewej. Jedziemy ładować jedną paletkę i... Nie wiem, czy wracamy stąd do Wrocławia, czy zostajemy tutaj, czy lecimy od razu na Niemcy. Zobaczymy, jaki jest tam dalej plan. Na razie jest godzina 15.12. Dzisiaj normalnie moc taka potężna, że jak zaczęliśmy o 8.30 w Wołominie, tak, przeskoczyliśmy całe 35 km, żeby załadować jeden punkt w Warszawie, drugi punkt w Raszynie, czyli pod Warszawą, tam gdzie się zawsze wszystko korkuje.
przejechać do Łodzi. No i to by było na tyle, nie? Czyli w sumie zrobiliśmy jakieś dzisiaj może 200 km, może nie. Lecimy teraz ładować. Lecimy teraz ładować jeden punkcik. Potem skręć w prawo. Zobaczymy, co to z tego wszystkiego wyniknie. Czyli tutaj remonciki, remonty. Trzęsie, kurczę, trzęsie. O, stacja BP. Kiedyś robiłem na tej stacji. Na tej stacji? Tak, na tej stacji. No, to już jedna z moich ostatnich robów była. Drzwi tutaj wymieniałem do toalet, do kibelków. Zresztą podobnie jak w większości stacji BP w Polsce. To było jakieś 5 lat temu. 5-6 lat temu. 5 lat temu. Także jak drzwi są dzisiaj rozwalone, to nie jest moja wina, bo to ja wymieniałem je 5 lat temu. Ale na niektórych jeszcze widzę te, które wymieniałem. A tu co tutaj się stało? Jedziemy prosto. Tam nie chcemy na boki gdzieś tam jeździć. Widzę, że się Łódź buduje, ale tutaj coś kostek się zamotał chyba, kurczę. Jedna wielka budowa widzę, ale to dobrze, że coś robią tutaj. No i właśnie, 15 godzina jakoś jedziemy. Kurczę, co tutaj się dzieje? Jakieś przejścia podziemne zasypane. O, no i sobie wykrakały. Jechaliśmy, już nie jedziemy. My szukamy, szukamy firmy. Metrów do celu, na prawo. Gdzie to trąbi? A, w radiu, kurczę, w CIMI radiu. Się przestraszyłem, że coś mi tutaj gdzieś trąbi. Kurde, i nie wiedziałem, co to jest. Ale jeszcze wcześniej. Ma zachowane w ogóle z czasu swoje starych sesji w tym tam. Przybywasz do celu na prawo. I opuszczamy naszą ojczyznę. Znaczy staram się opuścić nasz kraj, ale nie, na czwóreczce był wypadek. Dwie ciężarówki się stuknęły ze sobą. Autostrada została zablokowana. I puszczony został objazd tutaj starą czwórką, 94. Ale też jest, jak widać, i ta droga zablokowana, także wszystko się powoli toczy. 20 godzina, mamy 636 km do pierwszego załadunku, jeszcze muszę tankowanie zrobić, wodę gdzieś nabrać. Czy zaraz będzie tak lało, że wody nie będę musiał nabierać, wystarczy, że odkręcę baniak. Sama się nabierze. I jeszcze muszę zrobić małą reorganizację na pace, bo kurczę, źle ułożyłem towar. Pomyliłem się, bo jedziemy teraz ładować 4 dywany. Znaczy, tak, 4 dywany. Później lecimy z pierwszą zrzutką, z drugą zrzutką i wjeżdżamy na Szwajcarię. Także kupa roboty jutro jest. Bo chyba jeszcze chcę, żeby załadować się jutro w Szwajcarii. No, ale nie wiem, czy to wszystko wypali z czasem, nie? Także jak na razie to się przetaczamy tutaj. Mamy całą nockę dygania. No i zobaczymy, ile tutaj zejdzie w tym korku, kurczę, nie? Przecież tutaj już mówią, że można odbijać na autostradę, ale ja na autostradę chyba raczej nie będę odbijał, tylko polecę prosto, bo co, wjadę na autostradę, później będę musiał z niej zjeżdżać, żeby zatankować, także już chyba raczej sobie odpuścimy ten temat i polecimy
i polecimy sobie tutaj landem na stację od razu i tam załatwię wszystkie tematy. To po prostu muszę dwie palety przesunąć. To nie będzie dużo roboty, tylko odpiąć pasy. Palety są lekkie, także muszę po prostu je, jakby to powiedzieć, zamienić miejscami, no i tyle.